No hej, dzisiaj sobie pomówimy o listach, ponieważ są one bardzo często używane w, na stronach HTML. No i mamy takie dwa główne rodzaje list. To są listy ordered, czyli ponumerowane, i unordered, czyli nieponumerowane. I czym się różnią? No, zobaczmy sobie. Utwórzmy, so, utwórzmy sobie na początek taką listę. Niech to będzie na początek. Lista nieponumerowana, czyli UL, czyli Unordered List. Więc wpisujemy sobie UL, zamykamy. Przechodzimy do środka. No i teraz, żeby dodać sobie jakieś elementy tej listy, to dodajemy je za pomocą LI, czyli taki znacznik. Więc wpisujemy sobie LI. No i teraz w środku na przykład podajmy sobie jakieś tam rasy, albo marki samochodów, na przykład. Niech to będzie Mercedes. Teraz sobie zduplikuję tą linię. Robię to za pomocą Shift Alt i strzałka w dół. Dodamy sobie Mazdę, Shift Alt strzałka w dół. Teraz Ctrl Shift w lewo, żeby zaznaczyć cały wyraz. No i powiedzmy jeszcze co dodamy. Opel i jeszcze jedno, czyli Shift Alt strzałka w dół. Shift i Ctrl strzałka w lewo, żeby zaznaczyć cały wyraz i powiedzmy niech to będzie Toyota. No i tutaj w OPLu jeszcze dajmy sobie dużą literę. No i dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Run in the bug. No i w taki sposób prezentuje nam się ta lista nieponumerowana. Tak, no nie ma numerków, tylko są symbole tutaj do każdego elementu tej listy. Jeżeli chcemy zamienić to, żeby to było 1, 2, 3, 4 i tak dalej, no to zmieniamy sobie z UL na OL, czyli order, tak? Dajemy sobie z powrotem, odświeżamy i już mamy y, ponumerowaną tą listę. Oczywiście tutaj możemy pozmieniać pewne rzeczy. Gdy, jeżeli chodzi o listę ponumerowaną, czyli OL, możemy sobie tutaj kilka rzeczy sformatować. A jak to zrobić? Spróbujcie wyszukać coś takiego w internecie. Chodzi o to, żebyście nauczyli się samemu takie informacje znajdywać. Załóżmy, że na przykład zamiast wypisywać tutaj y, cyfry arabskie. Powiedzmy, że chcemy to wypisać za pomocą cyfr rzymskich. To jak to zrobić? No, spróbujmy wpisać coś takiego, że na przykład HTML liczby rzymskie. Zobaczymy, czy na polskich stronach coś znajdziemy. No i powiedzmy, o może tutaj, otwórzmy sobie ten drugi odnośnik. I tutaj widzimy, że właśnie lista nieuporządkowana to jest UL. Zobaczcie, mamy tutaj taką informację, że. Te znaki przed każdym elementem listy nieuporządkowanej możemy sobie zmienić, na przykład z dysku, który jest domyślnie, na circle, czyli okrąg, albo square, czyli kwadracik. To może zanim przejdziemy do tych list uporządkowanych, to jeszcze zobaczmy, jak to działa. Czyli tutaj, gdzie mamy naszą listę całą, zmienię to na UL z powrotem. No i tak jak nam pokazali, tam wpiszemy sobie type, a następnie na przykład circle. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wrócę sobie tu, odświeżę i już mamy kółeczka otwarte. A jak zmienimy tu na square, przejdziemy sobie z powrotem tu, odświeżymy i mamy kwadraciki. Aczkolwiek, tak jak już mówiłem wcześniej, takie dodawanie tutaj typów no, czasami się sprawdzi w prostych przykładach, ale jeżeli chcielibyśmy na przykład zastosować to formatowanie do wszystkich naszych list, które znajdują się na stronach, no to raczej chcielibyśmy to zrobić tutaj w stylach, więc tutaj też możemy sobie wpisać selector, czyli ul. A następnie dopiszemy sobie list style type i tu zobaczcie domyślnie jest disk, czyli jak teraz sobie odświeżymy, to wracamy do tych ustawień domyślnych, ale tu oczywiście jak damy sobie dwukropek, to zobaczcie, pokazuje nam się dużo różnych opcji. No i możemy sobie na przykład wybrać square, tak jak było wcześniej. Odświeżymy, no i mamy kwadraciki. Tak, czyli w taki sposób Będziemy to robić tutaj już w stylach CSS. No dobra, to to mogę wykasować, ponieważ przechodzimy sobie dalej do list uporządkowanych. No i tak sobie postawiliśmy na początku y, zadanie, żeby właśnie wyświetlić te nasze listy nie za pomocą cyfr arabskich, tylko rzymskich. No i zobaczcie, że mamy tutaj jeden możliwy, jeden z pięciu argumentów, czyli możemy dodać cyfry arabskie. Możemy dodać małe cyfry rzymskie, duże cyfry rzymskie, małe litery i wielkie litery. A my chcemy cyfry rzymskie, więc tu powinniśmy dodać sobie jako argument dużą literę i. No to wracamy sobie tutaj do indeksu. Na razie spróbujmy zrobić to bezpośrednio tutaj w linii. Czyli tak jak było tutaj napisane, dodajemy sobie typ, czyli wpisujemy type, równa się cudzysłów i zobaczcie, pokazuje nam tutaj IntelliSense, co możemy wybrać, i wybieramy sobie. Dużą literę i. Zapiszmy sobie, wróćmy do naszej strony, odświeżamy i zobaczcie, że już wyświetlaną się to jako cyfry rzymskie. Jeżeli chcemy, żeby tu się pokazało ABCD, to zobaczmy, co możemy użyć, po prostu małe a. Zamiast i zmieniamy to na małą literę a, wracamy na stronę, odświeżamy, no i wygląda to następująco. Oczywiście, możemy tutaj jeszcze zagnieżdżać te listy. Pewnie się z tym spotkaliście nieraz gdzieś tam w jakichś plikach Worda i tak dalej. Gdzie najpierw, powiedzmy, podajemy markę samochodu, a później, jako kolejna lista, podawalibyśmy tutaj powiedzmy jakieś tam modele. Nie wiem, albo klasa S, nie wiem, klasa C i tak dalej, tak dalej. Tak samo w Mazdzie możemy podać na przykład, że to jest Mazda 6, Mazda 3. To Wam pokażę jeszcze, w jaki sposób to zrobić. Mamy to też tutaj pokazane na dole. Zobaczcie, że do jednej listy podajemy kilka elementów, a następnie zaczynamy sobie nową listę, i wewnątrz niej też podajemy sobie kolejne elementy. Czyli załóżmy, że teraz w Mazdzie będę chciał podać yy, jakieś, właśnie, typy tej Mazdy. Więc dodajmy sobie może tutaj. Już za pomocą Unordered List, żeby to była lista nieuporządkowana, więc piszę sobie UL, przejdę poniżej i tutaj za pomocą LI będziemy dodawać, że to jest na przykład model 6, zduplikuję sobie, dam model 3. No i jaką tam znacie jeszcze Mazda? Chyba CRX, czy, czy to Honda jest? Ja nawet nie wiem, powiem wam szczerze. Dobra, niech to będzie jeszcze jakiś model 2. Nie przygotowałem się trochę więc będzie kupa śmiechu, ale dobra, niech tak będzie. Wracamy sobie na stronę, odświeżamy i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj bym zmienił chyba to jeszcze też na unordered list i wyrzucę tutaj typ, tutaj też na dole zmienimy. Skoro otwieramy listą nieuporządkowaną, to w taki sam sposób też chcemy to zamknąć. Zapiszę sobie, wrócę tutaj i zobaczcie, tak to wygląda. Zobaczcie, że ten typ tutaj zmienia się automatycznie. Tutaj przeglądarka sobie dodaje swoje jakby takie ustawienia domyślne, że te elementy zagnieżdżonej listy są już, zobaczcie, wyświetlone nie jako pełne dyski, tylko jako okręgi. Oczywiście możemy to sami zmienić. Jeżeli chcielibyśmy się dostać do tej listy wewnątrz jakiejś innej listy i zmienić to na przykład na kwadraty, to możemy sobie wpisać coś takiego, że ul, a następnie przechodzimy do następnego ul, i teraz będziemy zmieniać. I to będzie list style type, tylko wybierzemy sobie nie disk, a po prostu square. Zapiszemy sobie, wracamy na stronę, odświeżymy i już nam się to zmieniło, tak? Czyli w taki sposób przechodzimy do wnętrza innych obiektów, czyli bez przecinka. Tylko po prostu podajemy obiekt nadrzędny, a później ten, do którego chcemy się dostać. Czasem też możecie zauważyć taki syntax, też jest często spotykany. I oznacza on, zobaczcie, dokładnie to samo. Więc zależy, co jest Wam łatwiej zrozumieć. Tutaj, jak sobie najedziemy też, to zobaczcie, że pokazuje nam się taka reprezentacja, która może trochę ułatwiać zrozumienie tego. A jeżeli chcielibyśmy zmienić ustalenia tego, tej głównej listy, żeby tu nie były na przykład dyski, tylko okręgi, no to oczywiście użylibyśmy po prostu samego UL. Tak? I tutaj zmienilibyśmy list Style Type na Circle. Zapiszemy sobie, otworzymy jeszcze raz i już to mamy. OK, mam nadzieję, że to jest już w miarę jasne. Oczywiście przećwiczycie sobie to, żeby to utrwalić. I o ile może tych list takich jak wyglądają one tutaj nie będziemy za często stosować, to jednak te listy będą nam służyć do tworzenia różnych menu. Zawsze, jak, znaczy może nie zawsze, ale w większości przypadków jak sobie przejdziecie na jakąkolwiek stronę i u góry macie takie menu albo gdzieś na belkach bocznych, Różne odnośniki, i tak dalej, to w większości przypadków są one właśnie tworzone za pomocą list. Tylko, że wtedy usuwa się tutaj te typy, żeby one nie były widoczne, bo na przykład możemy sobie dać, że zamiast typ Circle damy sobie po prostu typ None, żeby się żaden nie pokazywał. I teraz, jak odświeżymy, to zobaczcie, że znika nam to. I zazwyczaj w tworzeniu menu i przycisków właśnie. To formatowanie jest usuwane, więc wydaje mi się, że na pewno Wam się to przyda. No a na przykład tutaj zagnieżdżone takie listy, czyli jedna lista w drugiej, będzie często spotykana, kiedy mamy na przykład menu i klikamy na jeden element menu, i następnie rozwija nam się lista poszczególnych takich podmeni. Czyli właśnie za pomocą zagnieżdżania jednej listy w drugą będziemy tworzyć takie wielopoziomowe menu. No i oczywiście wiecie, tutaj można by było się rozwodzić teraz nad tymi listami jeszcze pewnie z dwie godziny, żeby Wam wszystko dokładnie wyjaśnić i pokazać, ale to nie o to chodzi. Ja chcę Wam tylko pokazywać tutaj podstawy, pokazywać mniej więcej, gdzie takich informacji szukam, gdzie to można wyczytać i jak ja bym widział cały ten kurs i Waszą naukę... To jest taki sposób, który ja sam praktykuję, dlatego też staram się go przekazać Wam, że kiedykolwiek, na przykład, śledzę sobie jakąś stronę, czy znajduję jakiś fajny efekt na jakiejś stronie, zawsze daję sobie prawym Inspect, patrzę jak dana sekcja została zbudowana, jakie ma tutaj elementy CSS. Jak sobie tutaj rozszerzymy to, to z prawej strony pokazują nam się te wszystkie elementy. Staram się to wszystko tutaj przeczytać, zrozumieć jak to działa. A jeżeli czegoś nie rozumiem, to zawsze wchodzę sobie na Google, staram się wpisać takie frazy, czytam ze dwa artykuły, oglądam jakiś film i tak dalej, tak dalej. No i wtedy poziom mojej wiedzy się zwiększa. I właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sposób, dlatego też będę chciał, żebyście wy postępowali podobnie, bo u mnie się to sprawdzało i dalej się sprawdza. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry sposób. Więc ja tutaj chcę Wam tylko wstępnie pokazać taki kierunek który należy obrać, jak należy niektóre rzeczy robić, a później już na wzór tego możemy postępować z każdym innym elementem.